naprzód, śmiało już czas. Świat przygody, skarbów, świat czeka nas. Tak jest! Hej ho, wiesz już kto ten świat odnaleźć ma? Jake i piraci z Nibylandii i ja. Z mojej mapy wynika, że Nibylandka klepsydra ze złotym piaskiem czasu powinna być gdzieś tutaj. Jej hej, no nie! Nie ma jej! Powinna być na tym złotym stojaku. Ale skoro klepsydry tu nie ma, to gdzie może być? Nibylandzka klepsydra na horyzoncie! Jak to się stało, że zmieniła miejsce? Ratuj mnie z wody! Chyba wiem, kto przy niej majstrował. Stary złodziejaszek Hak! Szlam i wodorost! A ja wiem, dlaczego ucieka! Wol piaskowy! Musimy pomóc Hakowi i jego ludziom. Mam pomysł, jak to zrobić. Zrzuć kotwicę, Łajbek! Ahoj! Złapcie się, to was wciągniemy! Łapmy kotwicę, kapitanie! Wciągamy cię, panie! Ostrożnie! Piękna akcja! Uratowaliśmy załogę Haka i mamy 4 złote dukaty. Zabierzmy je i chodźmy odstawić klepsydrę czasu na swoje miejsce. Dziękujemy, że nas uratowałeś, Jake. Po co się wtrącałeś? Czy ktoś cię prosił? Że niby wtrącamy się w to, że chciałeś ukraść nibylandzką klepsydrę czasu? Ja tylko chciałem sobie wziąć ten złoty piaskowy skarb. I w tym cały problem, kapitanie. Bo piasek czasu musi na zawsze pozostać w tej klepsydrze. Albo pory dnia będą już zawsze zakłócone. Dlatego musimy postawić klepsydrę tam, gdzie jest jej miejsce. Dobra, zróbcie z tym ustrojstwem to, co chcecie. Łajbek, lecimy do klepsydry. Kiedy tylko te smarkate piracięta zejdą mi z drogi, nareszcie będę mógł ukraść ten złoty piasek. Panie, co będzie z dniem i nocą i tym wężem piaskowym? Nie obchodzą mnie noce czy dnie, ani węże piaskowe. Zależy mi tylko na jednym, na skarbach i piasku z czystego złota. Ło, jak ten piasek się błyszczy. Gad patrzy na niego jak zahipnotyzowany. Fakt, ale my się nawet nie zbliżymy do klepsydry tak, żeby nas ten potwór nie zauważył. Świecik, mam pomysł. Sprowadź swoich kameracików i pokażcie wężowi wasze wspaniałe widowisko. Blask waszych światełek przyciągnie uwagę węża, a wtedy my naprawimy klepsydrę.